Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku mamy dwie różne kolekcje. Panini FIFA 365-2020 i Topps Champions League sezon 19-20. Dwa blisterki, zrobimy sobie taki pojedynek i porównanie obu kolekcji. Waszym zadaniem jest napisanie pod filmem w komentarzach, która kolekcja bardziej Wam się podoba. Które karty może poszczególne. Zobaczymy, jaka limitka wpadnie, więc najpierw sobie otworzymy pierwszą saszetkę, gdzie powinna być limitka i zrobimy sobie pojedynek. Tutaj mamy limitkę z Suarezem z Barcelony. Czyli tutaj jest Barcelona. 5 saszetek, tutaj również 5, z tym, że najpierw musimy otworzyć właśnie saszetkę Topsa, żeby zobaczyć, jaka jest limitka. Raheem Sterling, moi kochani. Mamy Sterlinga złotego, limitka numer 8, jest to wersja International, bo ona się różni od angielskiej. Tam są inne cyferki, inne oznakowanie. No i co? Jak to robimy? Tutaj szukamy Barcelony. W tych saszetkach szukamy Manchesteru City. Więc skoro już jest otworzona jedna saszetka, to sprawdzamy, czy wpadła tutaj karta Manchesteru City. Jeżeli wpadnie sam zawodnik, to dwa punkciki. No i mamy Dombele z Tottenhamu, Callejon, Napoli, Injury Card, Carvajal, Real i Son Tottenham. Czyli tutaj nie wpadło nic. Saszetka z FIFA. Mamy Insigne z Napoli, Ziyech, Ajax, Inter, Chelsea i Bayern. Później będziemy oczywiście porównywać, jak więcej wpadnie kart specjalnych. Co mamy w kolejnej saszetce? Jest Barcelona, ale to się oczywiście nie liczy, bo tutaj szukamy Manchesteru City. Kastań, Lukumi, Savic, Jorginho i Lukaku. Czyli tutaj również nic nie wpadło z Manchesteru City. I powiem Wam, moi kochani, że kolekcja Topsa w tym sezonie to będzie jakaś masakra. Jest kilka wersji. Nie dość, że są numerki zmienione, to jeszcze dodane zespoły z konkretnych krajów, więc naprawdę zrobię osobny odcinek, żeby Wam to wszystko przedstawić, opisać, żebyście wiedzieli. Logo Lyonu, tutaj jest City, ale to nie gra roli, ale jest za to Barcelona, Vidal na karcie bazowej, Pogba, Ajax i Liverpool. Tutaj oczywiście Manchester United. Liverpool, Napoli, Lyon, logo Realu, Bernardeski i patrzcie, znowu karta limitowana. Harry Kane, czyli w środku, w blisterku były dwie limitki. Ta, która powinna być w pierwszej saszetce, no a Harry Kane to jest bonusik. Wpada druga złota limitka. Czyli tutaj nie ma nic. Jak widzicie, w tym roku w Topsie mam dużo szczęścia, bo wpadają mi limitki w wielu saszetkach. Ostatnio miałem filmik, gdzie otwierałem 10 saszetek i wpadły 3 limitki. Lecimy dalej. Chelsea,
Tutaj mamy Rapinoe, Inter, Chelsea, Borussia i mamy znowu Barcelonę, Gerard Piqué 2-0. Saszetka Stopsa, Perisic, to jest Bayern oczywiście, tutaj Valencia, Lille, Inter, Borussia i mamy Sterlinga, popatrzcie, za dwa punkciki na karcie MVP. Jak to szybko się zmieniło z 2-0 na 2-2. Ale Barcelona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, ma dwie saszetki, więc jedną więcej. Lyon, City, Liverpool, United, znowu City i Juventus. Czyli jeżeli byśmy wzięli wszystkie karty z obu kolekcji, no to w tym momencie na prowadzeniu byłoby Manchester City. Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Genk, Zenit, Atletico i Miller z Bayernu na karcie UCL Centurion. Czyli tutaj już mamy wszystko otworzone. No a tutaj została jeszcze jedna saszetka. Mamy Ramosa, Piqué, Defensive Rock. A właśnie, Barcelona. No teraz, co ja sobie tak przekładam, a przecież jest karta z Barcelony. 3-2. I to byłby ostatni punkcik, czyli wygrana Barcelony 3-2. Tutaj jeszcze patrzymy, ale nie ma nic. Ramos z Realu. No i teraz tak troszeczkę, żeby porównać karty specjalne. Man of the Match i MVP są bardzo podobne. Praktycznie ta sama karta, tylko nazwa inna. Natomiast tutaj, jeżeli patrzeć, no to takie dość popularne to są fansy. Czy tutaj Wonder Kid, ale wszystko to jest z kategorii fans. Kolor złoty, tutaj kolor srebrny. Natomiast jeżeli chodzi o te już lepsze karty, czyli w topsie mamy złote inserty UCL Centurion, później Record Holders, no i Club 100 na takiej niebieskiej świecącej karcie. Natomiast tutaj z tych specjalnych, no to karty Power Up w czterech różnych kolorach: zielone, fioletowe, czerwone i niebieskie. No i rarka, ale rarka to można powiedzieć, że bardziej przypomina jakiegoś tutaj golda na limitce. Mam tutaj zresztą przy sobie, więc porównamy. Bo jak wiecie, mi dość często wpadał Mbappé. Bardzo taki podobny kolor złoty, świecący obu kart. Jeżeli miałbym sam ocenić, która kolekcja bardziej mi się podoba, no to myślę, że Tops, jeżeli chodzi o wygląd kart, bo jakość to już tutaj nie jestem zwolennikiem, bo jak wiecie, wiele kart jest uszkodzonych, szczególnie na tym czarnym tle, to wszystko widać, więc jakościowo Panini w tym sezonie, a kolorystyka, design, myślę, że Tops. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie, jakie macie opinie. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!